Cześć i czołem, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk, a to jest Patryk w piątek. Muloka. Także witam w kolejnym odcinku Patryka w piątek, serii, w której ja odpowiadam na wasze pytania. Wy mi je zadajecie i wszyscy się cieszymy, jest zabawnie. Także przejdźmy sobie do pytań. Co byś zrobił, gdyby w jakiś dziwny sposób twój kanał na YouTube by się usunął? No jeśli ten kanał, który mam teraz, by się usunął, to albo bym założył nowy, albo teoretycznie nie robiłbym nic. Także mógłbym założyć nowy kanał, albo mógłbym tego nie robić, bo YouTube jako tako nie jest całym moim światem. To jest tylko moja pasja i coś, co chciałbym robić jak najdłużej, bo poznaję was, a wy jesteście bardzo ważni. Także jeśli usunąłby się kanał, to pewnie zrobiłbym nowy. Ale... no. Zdarza ci się ściągać? Słuchaj, no wiesz, no każdemu się czasami zdarza ściągać. Mi na przykład spodnie. Próbowałeś kiedyś wywoływać duchy? Rok temu, w czasie kiedy było bardzo, bardzo znane i powszechne Charlie Challenge, wraz z kumplami stwierdziliśmy, że na języku niemieckim, no, możemy się pobawić. Była nas taka grupka, około 6-7 osób. Wszystko żeśmy sobie ustawili, napisali, zaczęliśmy to robić. I oczywiście to nie było tak, że za pierwszym razem i tyle. Za pierwszym razem się zakręcił, za drugim, za trzecim, za czwartym, za piątym, za szóstym. Za każdym razem ten ołóweczek nam się kręcił. Oczywiście emocje były wielkie i nawet pan od niemieckiego przyszedł do nas. Potemśmy krzyczeli za pierwszym razem, za drugim, za trzecim. A potem było tylko takie dziwne uczucie, że wróciłeś do domu, siedzisz sam i tak... mogłem tego nie robić. Ale no tak było, taka zabawa była. Ale nie róbcie tego w domu. Patryk, może rób coś takiego, że w Patryku w piątek będzie co tydzień śmieszna sytuacja z tego tygodnia? Bardzo fajny pomysł, tylko wiesz, ja to mogę wprowadzić, jak najbardziej mogę to wprowadzić i pewnie to wprowadzę, bo bardzo ciekawe, dziękuję ci bardzo. Ale w całym tygodniu nie zawsze dzieje się coś śmiesznego. Jako tako, no, ja no jestem pozytywną osobą, ale często mam też takie dni, w których no nie do końca ten pozytyw... bo ta pozytywność ze mnie wypływa. Także jeśli będzie coś śmiesznego w całym tygodniu, to będę o tym opowiadał. Jeśli nie będzie, to nie będę i będzie normalnie Patryk w piątek. A jeżeli będę opowiadał jakąś historię, to wykluczymy dwa pytania, żeby to lepiej zrobić. Także no, dziękuję ci bardzo za ten pomysł. Kiedy będziesz w Gdańsku? Mam nadzieję, że odpowiesz. Odpowiem, nie ma problemu. W Gdańsku będę na Hop Likes Festival w październiku. Także jeśli macie zamiar tam być, bądź chcecie się ze mną spotkać, to zapraszam was bardzo serdecznie. Ja tam będę, będziecie można ze mną zobaczyć, zbić piątkę, zrobić zdjęcie, czy co tam chcecie. Także będę. Czy macie dalej z Łukaszem strzelające kury ode mnie? Słuchaj, no... pamiętasz dzień, w którym na mnie dałaś? W tamtym dniu siedzieliśmy przy pewnej restauracji. No i... wyciągnęliśmy sobie te kury i zaczęliśmy nimi strzelać. I pech chciał, że Patryk jest na tyle sprytny, że po prostu wystrzeliłem to w powietrze, a tam naprzeciwko nas był budynek. I do ściany przykleiła się ta kura. No więc stwierdziliśmy, że ją sobie ściągniemy i strzeliliśmy drugą, która odbiła się od ściany i wylądowała na takim małym daszku. No i te dwie kury po prostu tam zostały. Potem jedna spadła i była tak już umorzona, że teśmy sobie tylko w ludzi strzelali. I tyle. Chcesz mieć z Eddie dzieci? Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego Patryka w piątek. Mam nadzieję, że kolejny będzie lepszy, bo już mam pomysł na to wszystko, jak to zrobić. Ale dziś to już tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować, bo jest nas prawie 25 tysięcy! Wow, jest 24 pewnie, kto oglądać, albo 26 czymś jeszcze. Także mam nadzieję, że do końca tego roku dobijemy 25 tysięcy. Ja bym był bardzo szczęśliwy, także dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak tresować lamy. Nie jest to takie proste, bo tresowanie lamy polega na tym, że bierzesz ją za głowę, tą lamę, i trzymasz ją. I chyba byś